To co, zaczynamy. Witam serdecznie Państwa na briefingu prasowym towarzyszącym akcji Bezpieczny Piątek. Ze mną są przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych, pan Krzysztof Nieszporek, zastępca naczelnika sekcji eksploatacji w Świnoujściu, oraz pan inspektor Sławomir Świerczyński z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Szczecinie. Szanowni panowie, akcja Bezpieczny Piątek jest akcją w ramach szerszej kampanii Bezpieczny Przejazd. Kampania Bezpieczny Przejazd jest kampanią prowadzoną już od 15 lat w całej Polsce przez Polskie Linie Kolejowe. A akcja Bezpieczny Piątek jest to akcja, która odbywa się w każdy piątek wakacji. Dziś właśnie kończymy tą akcję, tą edycję wakacje 2020. Polega ona na tym, że w całej Polsce w piątki na przejazdach kolejowych nasi przedstawiciele z Polskich Linii Kolejowych oraz Straży Ochrony Kolei rozdają materiały informacyjne na przejazdach kolejowych, pouczają kierowców, ale także rowerzystów, także pieszych na temat bezpieczeństwa poruszania się na przejazdach kolejowo-drogowych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo właśnie się poruszania i łamanie przepisów przez kierowców, wszystkie problemy wynikają głównie z tego, że kierowcy nie zachowują czujności, kierują się brawurą, jeżdżą na pamięć i 99 przypadków różnych incydentów na przejazdach kolejowo-drogowych jest z winy właśnie kierowców i z tego, jak się zachowują. Nasza kampania jest skierowana właśnie po to, aby uwrażliwiać wszystkich uczestników ruchu, tak jak powiedziałem, zarówno kierowców, rowerzystów, także pieszych, aby zachowywali zdrowy rozsądek, aby stosowali się do przepisów i żeby nie dochodziło do różnych incydentów i przykrych wydarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. I szczególnie tutaj chcemy zaapelować w ten ostatni wakacyjny weekend o zachowanie ostrożności, gdyż jest to wzmożony czas powrotów z wakacji i chcemy, żeby kierowcy w tym czasie szczególnie zachowali ostrożność. Jak już Państwu wcześniej wspomniałem, przed rozpoczęciem briefingu mamy stronę www.bezpieczny-przejazd.pl. Na tej stronie znajduje się bardzo dużo informacji na temat kampanii Bezpieczny Przejazd. Są tam różne ciekawostki, można tam znaleźć filmiki z zachowań kierowców na przejazdach, jakie popełniają wykroczenia. Są tam także różne gry multimedialne, które można ściągnąć na komórki w postaci aplikacji. Mamy także aplikację Bezpieczny Przejazd i zachęcamy bardzo do korzystania z tych aplikacji. Teraz już przekażę głos panu naczelnikowi Krzysztofowi. Ja chciałbym wspomnieć tutaj o akcji. Jako Polskie Linie Kolejowe wyszły kierowcom naprzeciw. Jest to akcja Żółta Naklejka. Polskie Linie Kolejowe zainicjowało tę akcję na 14 tysiącach przejazdów. Wszystkie przejazdy wszystkich kategorii, czyli kategorii A, B, C i D, zostały oznakowane żółtą naklejką. Na tej naklejce znajduje się kod identyfikacyjny każdego przejazdu, numer alarmowy 112, jak również numery do dyspozytorów. Ta akcja ma na celu przyspieszenie akcji ewentualnego wstrzymania ruchu pociągów na wypadek, gdyby kierowca na przykład utknął na przejeździe, zdarzyła się awaria przejazdu czy awaria pojazdu. Wówczas kierowca udaje się do Krzyża Świętego Andrzeja. Z tyłu właśnie te naklejki są umieszczone z tyłu znaku Krzyża Świętego Andrzeja, jak również na napędach rogatkowych. I w bardzo prosty sposób dzwoni lub pod numer alarmowy, lub do dyspozytora.
Natychmiastowa reakcja dyspozytora pozwala wstrzymać ruch pociągu. Jest to bardzo bezpieczne. W tym roku między innymi bardzo dużo już było takich telefonów, gdzie zapobiegło potencjalnym wypadkom na przejazdach. Może co? To jak już skończymy, to może na razie teraz pan inspektor zabierze głos i potem podejdziemy do napędu, pokażemy panu tę naklejkę. Dzień dobry, ja tak podsumowując tegoroczne wakacje, chciałbym powiedzieć, że tak, na terenie województwa zachodniopomorskiego odnotowaliśmy 10 przypadków wyłamania drągów na przejazdach. Jest to przede wszystkim spowodowane tym, że kierowcy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej, próbują w ostatniej chwili wjechać na ten przejazd, stwarzając zagrożenie i dla siebie, i dla innych, bo niestety, jeżeli dojdzie do wypadku, gdzie pociąg uderzy w samochód, największe ofiary są na pewno w samochodzie, ale również pasażerowie w pociągu, czy obsługa tego pociągu jest narażona na bardzo duże nieprzyjemności. W czasie tych wakacji odnotowaliśmy dwa przypadki, gdzie kierowcy uderzyli w przejeżdżające pojazdy szynowe. Raz była to lokomotywa pojedyncza, która jechała, a raz był to szynobus. Nie tak dawno, dwa dni temu, mieliśmy również śmiertelny wypadek koło Koszalina, gdzie kierowca nie zachował należytej ostrożności. Jechał bezpośrednio pod pociąg spółki Intercity. W wyniku tego zdarzenia kierowca poniósł śmierć na miejscu. Całe szczęście, że była tam tylko jedna osoba w tym wyjeździe. Wspólnie tutaj właśnie z przedstawicielami Zakładu Linii, sekcji w Świnoujściu, także innych sekcji na terenie województwa, prowadzimy akcje i na przejazdach, ale także sami prowadzimy działania na tak zwanych dzikich przejściach, gdzie ludzie nauczeni przez lata jakiejś takiej bezmyślności przechodzą przez te tory, nie zastanawiając się, nie zwracając na nic uwagi. Przez to dość często dochodzi do różnego rodzaju incydentów, potrąceń tych osób. To jest to bardzo niebezpieczne i tak jak tutaj mój kolega przedmówca powiedział, jest to najprawdopodobniej spowodowane zwykłą bezmyślnością ludzi i jakimś takim zastanowieniem się nad tym, co robią. To chyba było tyle. Dziękuję. I zaprosiliśmy tu Państwa właśnie dlatego, że chcielibyśmy, żeby Państwo razem z nami zostali ambasadorami bezpieczeństwa i poprzez Państwa chcielibyśmy apelować do jak największej liczby osób o to, żeby zachować ten rozsądek, bo niby to się wydaje takie oczywiste, że trzeba zachować czujność przed tym przejazdem, że pociąg, wiadomo, w starciu z samochodem jest zawsze na wygranej pozycji, że tak oczywiście to kolektywnie powiem. Ale ludzie często o tym zapominają, nie zachowują tej ostrożności tak na przejazdach i trzeba jak najwięcej i najczęściej ludziom o tym przypominać, dlatego Państwa też prosimy, żebyście Państwo dalej z tym przekazem poszli i do jak największej liczby swoich widzów, czytelników zaapelowali o zachowanie tego bezpieczeństwa, szczególnie właśnie w ten ostatni weekend powrotów wakacyjnych. Teraz może Państwa zaprosimy tutaj do mechanizmu rogatkowego i pokażemy właśnie, jak wygląda ta żółta naklejka. Zapraszamy Panów tutaj.